Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Robert James Fischer kontra James Sherwin. Mistrz międzynarodowy. Partia była już grana dawno, dawno temu. Piękna gra, prosta gra mojego jednego z idoli szachowych, czyli Fischera. Fantastyczny zawodnik, to już większość moich widzów na kanale wie. Robert James Fischer, polecam jego partię do nauki, do analizy, gdyż klasyka szachów jest fantastyczna do tego, żeby podnosić swój poziom gry. Pokażę Wam partię, którą tutaj rozegrał Fischer. Rozegrał ją w sposób naprawdę bardzo prosty. Niczego wielkiego tutaj nie wymyślał podczas tej rozgrywki, a zarazem jego ruchy były taką kwintesencją pięknych szachów. No, wracamy troszeczkę do analiz, więc zapraszam. Otóż partia rozpoczęła się ruchem e4, c5. Tutaj też wspomnę, że białe rozegrały debiut na swoich warunkach, co każdy z Was może też zrobić, dlatego że po ruchu e4, c5 oczywiście skoczek na f3, naturalnie posunięcie e6, jeden z wariantów, no i większość osób oczywiście gra posunięcie d4, czyli obronę sycylijską w sposób klasyczny, a Fischer i większość z nas też może, znaczy jeżeli ktoś chce, grać właśnie na swoich warunkach, grając posunięcie d3. Białe ustawiają się do ataku królewsko-indyjskiego i to można fajnie sobie rozgrywać białymi. Nieważne, co zagrają czarne, my i tak sobie gramy w ten sam sposób. I uwaga, skoczek zagrywa na c6 i posunięcie g3. Atak królewsko-indyjski właśnie charakteryzuje się tym, że ustawiamy sobie tutaj gońca. Jeżeli nastąpiłoby zagranie d5, żeby próbować zbić tutaj i wybić i wymienić hetmany, to my zawsze możemy po ruchu d5 zagrać skoczek z B na D2 i wtedy wymiany hetmanów nie ma, bo skoczek zasłania oczywiście tutaj drogę do białego hetmana. To tak przy okazji, skoczek zagrywa na F6, goniec na G2, goniec E7, Fischer robi roszadę, przeciwnik również i skoczek z B na D2. To jest bardzo ważny ruch w ataku królewsko-indyjskim. Można sobie to też tak kojarzyć, że jak sobie subtelnie zagramy pionkiem na D3, no to tego skoczka tutaj wstawiamy na D2. Chwilowo oczywiście jest zablokowany goniec, ale to nie ma teraz żadnego znaczenia. W ogóle co jest ciekawe, silnik wskazuje na minus 0 około 30, co jest równie ciekawe, dlatego że to jest początek gry. Ale dobrze jest czasami troszeczkę ustawić minimalnie gorszą sytuację, ale to jest wszystko dobrze rozgrywane, żeby była jasność, tu ja nie pokazuję złych ruchów. Chodzi o to, że silnik pokazuje, że czarne nie mają żadnego problemu z rozwojem swoich figur i to jest ten plus czarnymi, dlatego też oczywiście czarnymi jak najbardziej można to grać, białymi również, siła gry decyduje o zwycięstwie. Tutaj zostało zagrane wieża B8. Posunięcie logiczne, dlatego że chcemy iść pionkiem na B5, ale myślę, że o wiele lepiej można byłoby zareagować grając na przykład D5. No ale w partii poszło tak, wieża zagrała na E1, to jest bardzo ważny ruch, który zwalnia miejsce dla skoczka. W przyszłości będziemy chcieli grać coś takiego jak H4, skoczek F1, skoczek H2, goniec F4 i tam pionkami szturmować skrzydło królewskie i skoczek z H2 będzie mógł sobie wskakiwać na pole G4. Bardzo ciekawy plan, znaczy taki no ciekawy i normalny w tym debiucie. Otóż teraz nastąpiło D6. Dosyć tak bojaźliwie tutaj grają czarne, ale cały czas jest wszystko w porządku i Fischer postanowił zagrać C3. Posunięcie, które pokazuje, że białe będą chciały zagrać posunięcie D4, czyli pionkiem do centrum. No bo jak czarne nie chciały grać ostro w centrum, no to białe z tego skorzystają. Prosta zasada. Tutaj nastąpiło B6 i myślę, że to jest takie troszeczkę mniej agresywne zagranie, takie można było po prostu zagrać posunięcie B5, żeby ten pionek jednak tutaj straszył na skrzydle hetmańskim. No bo plan czarnych powinien wyglądać tak, że próbują tutaj grać na hetmańskim skrzydle. Taki jest ogólna idea czarnych, a białe na skrzydle królewskim. Tyle w temacie, nic skomplikowanego jeśli chodzi o plany, bardziej może być skomplikowane oczywiście jeśli chodzi o konkretne ruchy. B6, posunięcie D4, hetman C7,
I tutaj Fischer ma dużo dobrych ruchów. Może zagrać skoczek F1, uwalniając gońca, grać z planem H4. No, ale postanowił zagrać E5. I ten ruch się również narzucał. Według mnie to jest dobre posunięcie z ludzkiego punktu widzenia. Tutaj przeciwnik mógłby zagrać dobrze, mianowicie zbić tutaj. No, po wybiciu pionkiem oczywiście idzie sobie skoczek i wszystko jest w porządku. Myk polega na tym, że ten pionek przeszkadza w pewnych założeniach po tej przekątnej. Za chwilę pokażę, o co chodzi. A jeżeli by tutaj wybił na przykład skoczek na E5, no to czarne po prostu mogłyby zagrać sobie tutaj gońcem na B7 i żadnych problemów tutaj czarne by w debiucie nie miały. Jednakże po ruchu E5 przeciwnik Fischera zagrał skoczek na D5 i to jest ruch, który jest po prostu zły. Można sobie na chwilę zatrzymać materiał i pomyśleć, jak by tutaj rozegrać te pozycje białymi, żeby uzyskać duże korzyści. No już podpowiem. Materialne. Otóż w tej sytuacji Fischer zbił pionkiem na D6, ale nie jest to najlepszy ruch w tej pozycji. Najlepszym posunięciem byłoby zagranie posunięcia C4. To jest bardzo ważne posunięcie wtrącone. Skoczek zagrywa na B4 i możemy się teoretycznie obawiać, że skoczek wejdzie na D3, atakuje nam tutaj figury, jest źle, ale kolejny ruch wtrącony. Bicie na D6. Odbicie gońcem, tutaj oczywiście odbicie hetmanem jest równie słabe, znaczy słabe, no tak naprawdę bez wyjścia i tutaj możemy zagrać A3. Nie można tak, bo skoczek E4 z wtrąceniem i wybijamy skoczka, więc straty materialne duże. Jak skoczek odejdzie na pole A6, no to zagrywamy skoczek E4 i mamy kapitalną pozycję rozwojową. Ten skoczek nie działa, w ogóle jakieś D5 grozi. Bardzo niebezpieczne ruchy są dla czarnych ze strony białych. Więc wróćmy do pozycji. W tej sytuacji jakby wybił goniec, to skoczek E4. No i okazuje się teraz, że na przykład po wybiciu tutaj wybijamy tu i goniec F4. Finalnie zdobywamy jakość. To jest bardzo dużo jak na tę fazę gry. Inaczej było w partii. Fischer postanowił wybić najpierw na D6. Goniec wybił. Skoczek E4. Bardzo naturalnie, zobaczcie, nic się wielkiego nie dzieje. Czarne zagrały C4. Jest to niezłe posunięcie z jednej strony, dlatego że skoczek dobrze się tutaj plasuje na polu D5, ale to niestety nie wystarcza, dlatego że Fischer zdejmuje bardzo silnego gońca. No właśnie, jakbyśmy odeszli gońcem, to nastąpiłby ruch C4 i te same plany ze zdobyciem jakości, więc poszło tak jak poszło. No i oczywiście goniec F4 nie działa, bo skoczek pilnuje, więc jak dalej rozgrywać taką typową pozycję, która może powstać u każdego? Skoczek G5, bardzo dobry ruch. Ten skoczek ma ochotę atakować króla, ale też zawsze ma odejście w razie czego na pole E4 bardzo aktywne. Skoczek zagrał scena E7 do obrony, hetman C2, zobaczcie jaki prosty plan. Fischer chce dać mata na polu H7. Prosta rzecz. Skoczek się zasłonił. No, też można powiedzieć, że każde zagranie pionkiem tutaj czy tutaj jest to osłabienie po prostu skrzydła królewskiego i pojawiają się kolejne pola słabe w obozie przeciwnika. Po ruchu G6 te słabe pola na H6 na przykład się pojawia. Czarne słabe pola. Goniec ma szansę tutaj się uaktywnić. Więc w tej sytuacji skoczek zagrał na G6 i tutaj Fischer bardzo klasycznie, tutaj się uczymy bardzo fajnej rzeczy, posunięcie H4, które powoduje, że będziemy atakować na skrzydle królewskim tego właśnie skoczka, tę figurę, która stoi na polu G6. To jest taki typowy plan ataku. Skoczek zagrał jednak na F6, żeby bronić tego pola. Oczywiście po zagraniu takiego ruchu jak H5 robią się kolejne problemy. Możemy zagrać goniec E4 i widzimy, że tylko pionek broni tego skoczka, więc tutaj już się robi bardzo, bardzo źle dla czarnych. W tej sytuacji skoczek zagrał na F6 i teraz Fischer no, tutaj popisał się pięknym ruchem, pięknym zagraniem, pięknym planem. W ogóle bardzo ładnie policzył. Nie jest to, myślę, że aż tak trudne. Mianowicie bicie na H7. Ja to jeszcze pięknie odhaczę, bo to bicie na H7 jest kapitalne. Chodzi o to, że jak zbije król, to mamy ruch goniec F4. Skoczek nie może zbić i zdobywamy materiał. Prosta rzecz. Tak nie było. Skoczek zbił na H7 i teraz chcielibyśmy tutaj zagrać, ale nie możemy, więc gramy H5.
Tutaj czarne, jakby odeszły skoczkiem na przykład na E7, to oczywiście goniec F4 i to samo zdobywamy wieżę. Ale czarne, muszę przyznać, że też zagrały dosyć sprytnie. Uwaga, posunięcie skoczek H4. Chwilowe oddanie figury. No bo jeżeli byśmy tutaj zbili, no cały czas tutaj białe mają dobrą już pozycję, bo jakiś ruch H6 na przykład grozi. Ale ten ruch jest sprytny. I tutaj Fischer zagrał goniec na F4, hetman D8. I okazuje się teraz, jakbyśmy zbili gońcem wieżę, co jest bardzo kuszące, to ten ruch niestety przegrywa. Dlatego, że skoczek zbija gońca i po wybiciu na G2 goniec B7 z szachem i odbijamy tutaj na B8. Straty materialne są po stronie białych w tym momencie. Byłyby, ale tak nie było. No i teraz mądre podejście arcymistrza, bicie skoczka, czyli figura, która sprawia nam zagrożenie, stawia jakieś tutaj warunki swoje, jest zbita. Para gońców i cały czas atakujemy wieżę. Pewnie nie wszyscy wiedzą, to powtórzę, Fischer bardzo dobrze grał gońcami w swojej karierze, z tego słynął, między innymi wieża zagrała na B7. Bardzo sprytne posunięcie czarnych. Moi drodzy, ten ruch jest bardzo dobry, znaczy dobry w tej sytuacji powiedzmy, nie to, że teraz czarne mają lepiej, ale ten ruch jest sprytny. Chodzi o to, że jakbyśmy tutaj zbili gońcem na B7, co można uczynić, ale po odbiciu gońcem białe pola w obozie białych są fatalne. Tutaj hetman by mógł wejść albo na H4 i straszyć matem, albo na D5 i straszyć matem. No nie polecam takich zagrań. Lepiej przytrzymać sobie silną figurę i nie kusić się wybiciem jakości w pewnych momentach. Fischer tego nie robi. Zagrywa posunięcie H6, atakuje. Hetman zbił na H4 i nastąpiło wtrącenie, bicie na G7. Majstersztyk, oczywiście wybicie tutaj, to wybicie tutaj, więc król odbija i wieża E4. Bardzo ładny ruch, niełatwy zresztą, bo tutaj chodzi o to, żeby dać szacha, zbić hetmana. Prosta rzecz z jednej strony, ale też zobaczcie, wieża zasłania gońca, który celował cały czas w wieżę, której nie można zbić, powtarzam. I ta wieża robi tutaj fantastyczne zamieszanie. Hetman zagrał na H5 i wieża na E3. Wieża, oczywiście zagrywając na E3, ma szansę teraz wejść na bardzo dobre pola atakujące. Czarny król jest odkryty i pięknie można go atakować. Posunięcie F5 nastąpiło. Wieża H3 na hetmana. Hetman zagrał na E8 i goniec dał szacha. Zauważcie, że Fischer cały czas trzyma tutaj tą wieżę, nie chce jej zbijać. Skoczek zagrał na F6. Pozycja, moi drodzy, tutaj czarnych jest tragiczna. I teraz jak dalej atakować? Zwykle bywa tak, że jak trzy figury atakują przeciwnika, króla przede wszystkim, w tym wypadku czarnego, to ten atak prawdopodobnie będzie skuteczny i te trzy figury to jest goniec, wieża i dochodzi jeszcze hetman. Hetman na D2 z atakiem, król zagrał na F7, hetman G5, hetman E7, moi drodzy. No i teraz możecie sobie zatrzymać materiał, dokończyć dzieła. Fischer teraz zaczyna i wygrywa. Białe zaczynają, wygrywają. Otóż goniec zbił na F6. Hetman odbił. Wieża H7, oczywiście wtrącenie. Król E8 i prosta sprawa. Hetman po prostu wybił na F6. Straty materialne są nieuniknione. Po tym wybiciu oczywiście tutaj wybijamy na B7. Materiału nie trzeba liczyć. Jest ogromna przewaga. Po wybiciu tutaj wieża wybiła i na końcu Fischer gońcem dał szacha na C6. Czarne złożyły broń. Partia się skończyła, prosta sprawa, dużo materiału po stronie białych. W ogóle rozegranie tej partii przez Fischera, jak pewnie zauważyliście, była bardzo prosta, względnie łatwa uważam. Takie ruchy dosyć łatwe w zagrywaniu. No oczywiście tutaj przeciwnik trochę pomógł, bo zagrywał słabsze posunięcia, ale to zostało wykorzystane i to jest najważniejsze. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.